Strych świata Piotra Wojciechowskiego to jest przednia zabawa. Bez skrępowania, bez żenady. Rzadko kiedy ktoś tak totalnie swobodnie puszcza wodze fantazji i pisze, co mu się żywnie podoba. Jest to hipsteriada, ale na tle innych hipsterskich, koelowskich zagrywek wydaje się tą jedyną legalną i aż dziw bierze, że nie jest w mainstreamie. Chichrałam się okrutnie. Jest tam historia o polskim filmie w Cannes, którego celem jest wygrać ten konkurs. No i cała ta otoczka, cały ten absurd, no jest to po prostu genialne. Jest też czerpanie z języka takiego przedsiębiorczo-finansowego, tworzenia całych zbitek i zlepek. Jeżeli ktoś ceni Masłowską za to, jak używa, jak bawi się językiem, no to tutaj też mamy trochę tego właśnie. Postacie niby są przerysowane, jak wszystko w tej książce, ale jednocześnie są żywe i wiarygodne. I to świadczy naprawdę o jakichś takich ponadprzeciętnych umiejętnościach autora. Przeczytałam też Próbę listopada tego autora. Już wtedy wiedziałam, że on na nic się nie sili, że on balansuje na granicy właśnie kiczyku, ale jednocześnie bardzo dobrze operuje formą i wie, o czym opowiada. Ideologiczne miksy, postmodernizm, nakładanie się idei, z jednej strony ironiczne spojrzenie na wojnę i na ludzkie pożądania, a z drugiej strony pełne czułości. Bohaterowie mają ogromną siłę sprawczą i odwagę, by walczyć w imię swojej godności i swoich ideałów. Jedyny minus to końcówka się trochę rozpada, ale jest to po prostu, jak to pisze autor, książka niepoważna, zbójecko-błazeńska i to bardzo dobrze ją oddaje. Wszystko tam jest wrzucone. Są świetne imiona bohaterów. Jest thriller, kryminał, zagadka, tajne służby, jakieś po prostu przedziwne przygody, totalnie absurdalne. I rozumiem też, że nie wszystkim może się to podobać. Dla niektórych może być to po prostu za dużo, ale ja pierwszy raz przeczytałam w życiu taką powieść. Wszystkie te dyskusje o obecnej sytuacji świata są tak podniesione do potęgi Entei i no tak, no dosyć mocno wyśmiane.